Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Król. Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, które jest poświęcone prawnym aspektom kształcenia na odległość. Częstokroć zadajecie mi Państwo pytania dotyczące nagrywania rozmów nauczyciela z uczniem, nauczyciela z dyrektorem szkoły, nagrywania lekcji, który to problem ostatnio w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa został nasilony, jak i problemy związane z prawami autorskimi, które przysługują nauczycielom w związku z prowadzeniem kształcenia na odległość. W trakcie szkolenia omówię regulacje prawne kodeksu karnego, kodeksu cywilnego, jak również ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odpowiadając na pytanie dotyczące legalności nagrywania rozmów ucznia i nauczyciela, czy też nauczyciela i dyrektora, musimy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwszą, w której nagrywamy rozmowę, w której sami uczestniczymy, od tej, gdy nagrywamy rozmowę osób trzecich, która nie jest przeznaczona dla nas. Zgodnie z treścią artykułu 267 paragraf 3 kodeksu karnego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 osoba, która w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniona, zakłada lub posługuje się urządzeniem posłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Tym samym nagrywanie rozmów, w których się uczestniczy, nie może być uznane za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w treści prezentowanego przepisu kodeksu karnego. Brak odpowiedzialności prawnokarnej nie wyklucza ewentualnej odpowiedzialności cywilnoprawnej. Nagranie rozmowy bez zgody rozmówcy, czyli takiej, w której uczestniczymy, może być rozpatrywane pod kątem naruszenia dóbr osobistych uregulowanych w artykule 23 kodeksu cywilnego. Przepis ten zawiera katalog otwarty dóbr osobistych człowieka, o czym świadczy użyty przez ustawodawcę zwrot szczególności. Dobrami osobistymi będą zatem m.in. nazwisko, pseudonim, wizerunek, ale również twórczość naukowa, artystyczna czy wynalazcza. Nagranie co do zasady może zostać wykorzystany jako dowód w ewentualnym postępowaniu. Wynika to z faktu, że w przepisach postępowania cywilnego obowiązuje powszechna zasada tzw. swobodnej oceny dowodów przez sąd. Zgodnie z artykułem 233 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Przedmiotem dowodów mogą być wszystkie fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a także można posługiwać się środkami dowodowymi, nawet jeżeli przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie wymieniają danego środka dowodowego. Przepis artykułu 108 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje możliwość rejestracji.
dowody z innych dokumentów niż wymienione w artykule 243 ze znaczkiem 1 KPC, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów. Brak jest jednak przepisów prawa, które precyzowałyby warunki konieczne do spełnienia, aby możliwe było nagranie swoistego rozmówcy i ewentualnie przedstawienie takiego dowodu w procesie sądowym. Zdarzały się w praktyce przypadki, gdy sąd odmówił dopuszczenia takiego dowodu albo wyraził na to zgodę. W postępowaniu cywilnym niedopuszczalne będzie przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych w wyniku przestępstwa, czyli z naruszeniem wspomnianego przeze mnie artykułu 267 Kodeksu Karnego. Nie jest natomiast wyłączone wykorzystanie dowodu z niebędącego wynikiem przestępstwa nagrania, utrwalającego rozmowę, w której sami uczestniczymy. Nagrywając rozmowę, w której sami uczestniczymy, jak już wcześniej wskazywałam, nie popełniamy przestępstwa. Istotne natomiast będzie to, w jaki sposób nagranie to zostanie przez nas wykorzystane. Wizerunek stanowi nie tylko dobro osobiste w rozumieniu artykułu 23 Kodeksu Cywilnego, jest również elementem pozwalającym lub umożliwiającym zidentyfikowanie osoby fizycznej i niewątpliwie stanowi on daną osobową, wobec czego podlega ochronie przewidziany przepisami RODO. Artykuł 81 ustęp 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych określa, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawione, a zatem w przypadku, w której uczeń nagra treść rozmowy pomiędzy nim a nauczycielem bądź też pomiędzy swoim kolegą, nie popełni przestępstwa. Istotne będzie to, czy rozpowszechni treść tego nagrania. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w systemie oświaty nie jest formą szeroko rozpowszechnioną, gdyż ogranicza się zasadniczo do kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnym, a zatem kształcenia osób dorosłych niepodlegających obowiązkowi szkolnemu. Aktem prawnym regulującym możliwość prowadzenia kształcenia na odległość jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przygotowując dla Państwa szkolenie, treść paragrafu 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa 19 brzmiała: w okresie od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub inny sposób, o którym mowa w paragrafie 3a ust. 2
lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek. W paragrafie 3a, w brzmieniu oczywiście, które obowiązuje w trakcie przygotowania przeze mnie materiałów, czyli przed dniem 10 kwietnia 2020 roku, wskazano, iż w okresie od dnia 25 marca 2020 do dnia 10 kwietnia 2020 zadanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w paragrafie 2 ustęp 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niewykluczone, iż w momencie, w którym Państwo zapoznajecie się z szkoleniem przeze mnie przygotowanym, okres ten został wydłużony. Zgodnie z paragrafem 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa 19, dyrektorzy jednostki systemu oświaty odpowiadają za organizację zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. Przepis ten określił również katalog otwarty powinności dyrektora. Natomiast w paragrafie 2 zostały również poprzez katalog otwarty wskazane formy metod i technik kształcenia na odległość. Należy zauważyć, iż metodą, techniką kształcenia na odległość nie jest wyłącznie lekcja prowadzona online z uczniami. Problem związany z nagrywaniem przez ucznia lekcji prowadzonej obecnie przez nauczyciela online zasadniczo nie różni się od problemu nagrywania lekcji prowadzonej w systemie tradycyjnej w sali lekcyjnej w budynku szkoły. W praktyce nagrywanie lekcji przez uczniów szkół systemu oświaty jest bardzo rzadkie, w przeciwieństwie do nagrywania wykładów przez studentów na uczelniach wyższych. Charakter pracy nauczyciela, w przeciwieństwie do nauczyciela akademickiego, nie został unormowany. W świetle artykułu 116 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickich stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w artykule 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przepisach Karty Nauczyciela brak jest tożsamej regulacji prawnej. Oczywiście nie wszystkie czynności wykonywane przez nauczyciela akademickiego mają charakter twórczy. Przepis ten z pewnością ułatwia kwestię związaną z uzyskaniem podwyższonych kosztów uzyskania przychodu jako twórcy przez nauczycieli akademickich. Fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela wprost nie określają charakteru pracy nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty, nie oznacza, że czynności, które wykonują w ramach stosunku pracy, nie mają charakteru twórczego. Nauczyciele podejmują działalność innowacyjną, są autorami programów własnych. Zgodnie również z treścią artykułu 12 ustęp 2 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jaka uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.
Nauczyciele częstokroć są autorami scenariuszy uroczystości szkolnych, teatrzyków, autorami konkursów szkolnych, a zatem część prac wykonywanych przez nauczycieli w ramach łączącego ich stosunku pracy ze szkołą i placówką będzie miała charakter twórczy. Definicję utworu określa artykuł 1 ustęp 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wskazując, iż każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażania, stanowi utwór. W ustępie 2 artykułu 1 zostały określone formy utworu. Warto podkreślić, iż w treści ustępu 2 ustawodawca posługuje się sformułowaniem w szczególności, co oznacza katalog otwarty. Wśród przedmiotów prawa autorskiego określonych w artykule 1 ustęp 1 zostały wskazane m.in. utwory wyrażone słowem. Do takich będzie należała lekcja czy wykład prowadzony przez nauczyciela akademickiego, symbole matematyczne, znaki graficzne, prace plastyczne, fotograficzne, lutnicze, muzyczne, sceniczne. Bardzo szeroko rozumiane przejawy twórczości. Ochroną prawną objęte będą również e-kursy zamieszczane na platformach edukacyjnych, zarówno całość, najczęściej w formie multimedialnej, zawierającej zarówno przekaz słowny, obraz, tekst, animacje, film czy zdjęcia, jak i poszczególne elementy e-kursu. Utwór ma charakter niematerialny, o którym decyduje wkład intelektualny twórcy. Utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie są formy, na których zostały nagrane utwory, czyli CD, pendrive, laptop czy inny nośnik pamięci. Oczywiście te nośniki, na których zostaje zapisany, utrwalony utwór, będą podlegać ochronie jako rzeczy ruchome. Wracając do kwestii nagrywania lekcji przez uczniów, należy zauważyć, iż lekcja może stanowić przedmiot ochrony prawnej w rozumieniu prawa autorskiego, a nauczycielowi będą przysługiwać prawa osobiste jako twórcy, natomiast prawa majątkowe zasadniczo będą przysługiwały pracodawcy zgodnie z artykułem 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczeń będzie zatem uprawniony do nagrania lekcji bez zgody nauczyciela i bez obowiązku zapłaty mu wynagrodzenia, jeżeli nagranie to będzie dokonane zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który określa instytucję dozwolonego użytku osobistego, a zatem bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu. Utworem rozpowszechnionym w tym przypadku będzie jego postać w formie wygłoszenia określonym odbiorcom, którym w tym przypadku będą uczniowie na uczelniach wyższych, będą to studenci czy też słuchacze. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zdefiniowała pojęcie rozpowszechnionego utworu, przez który należy rozumieć utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Także tutaj ta kwestia udostępnienia publicznie ma charakter wygłoszenia lekcji
określonym odbiorcą, którymi są w tym przypadku uczniowie. Uczeń nie będzie natomiast uprawniony do przekazania nagrania innej osobie. Nagranie to będzie mógł wykorzystać tylko w zakresie użytku osobistego, którego celem może być utrwalenie materiału, sporządzenie sobie dodatkowych notatek, natomiast udostępnienie nagranego wykładu czy też lekcji w internecie będzie naruszało dobra zarówno osobiste, jak również przysługujące twórcy prawa osobiste jako autorowi. Wspomniany przeze mnie artykuł 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczy tzw. utworów pracowniczych, czyli dzieł stworzonych przez pracownika w wyniku łączącego go z pracodawcą stosunku pracy. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do umów o charakterze cywilnoprawnym. Zakwalifikowanie danego utworu jako pracowniczego nie wymaga, aby taki obowiązek został wprost określony, czy w umowie o pracę, czy też w jakimś innym źródle prawa pracy, przykładowo opisie stanowiska pracy. Istotne będzie stwierdzenie, czy ta czynność, to zadanie, które zrealizował pracownik, w wyniku którego powstał utwór, mieści się w zakresie obowiązków pracowniczych. Pracownikowi oczywiście będzie przysługiwały prawa osobiste jako twórcy. Chronią one intelektualny związek autora z jego dziełem. Nie są ograniczone w czasie, nie można ich zastrzec, nie można ich przekazać innej osobie. Natomiast prawa majątkowe w tym przypadku przysługują pracodawcy, który ma prawo pobierać wynagrodzenie za rozpowszechnianie utworu. Na zakończenie zachęcam Państwa do szerszego zapoznania się z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Część regulacji ma zastosowanie do szkół i placówek systemu oświaty. Szczególnie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na przepis artykułu 27 ustawy, który reguluje kwestie korzystania z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych. Przepis ten stanowi, iż instytucje oświatowe, szkoła jest jedną z tych jednostek, która została zdefiniowana jako instytucja oświatowa, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i ich tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. Będzie to oznaczało w praktyce, że nauczyciel będzie mógł dla swoich uczniów skopiować strony z zeszytu ćwiczeń celem przeprowadzenia sprawdzianu, natomiast niedopuszczalne będzie powielenie w całości podręcznika czy też zeszytu ćwiczeń. Kolejnym przepisem, który warto zwrócić uwagę, to artykuł 27 ustawy, który określa dozwolony użytek przysługujący bibliotekom, archiwom, szkołom. Również przepis artykułu 29 ustawy, który określa prawo cytatu, wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości w zakresie
uzasadnionymi celami cytatu, takim jak wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam Państwa do zapoznania się z innymi materiałami, szkoleniami dostępnymi zarówno na stronie internetowej Rome Metis, jak również w YouTubie.